Cześć dziewczyny, dzisiaj wakacyjna propozycja dla mam starszaków na basenie. Jeżeli twoje dziecko bawi się już samodzielnie w wodzie, a ty możesz tylko go doglądać, wykorzystaj ten moment i poćwicz, zrób coś dla siebie. Angażujemy całe ciało, ręce i nogi pracują. Kolejne ćwiczenie wykonujemy wymach lewej nogi w bok. Palce są zadarte, unosimy jak najwyżej nogę w górę, do wysokości linii tamtej w górę. Góra, wróć. Góra, wróć. Można rozłożyć ręce do utrzymania równowagi. Mocna praca, pochowujemy opór wody. W szczególności pracuje wewnętrzna część nóg. Góra, dół. Góra, dół. Ilość powtórzeń 20-30. I zmiana nogi. Druga noga do samej wysokości. Do. Unosimy nogę wysoko do tarczy wody, jak najwyżej, rozłóż ręce do stabilizacji, góra, dół, góra, dół. Ilość powtórzeń 20 do 30. Mocna praca. Trzymać równowagę,
ściągamy makaron do siebie i na zewnątrz. Do siebie i na zewnątrz. Do siebie i na zewnątrz. Jak najszybsze tempo. Oprócz tego, że pracuje obręcz barkowa i ręce, również zaangażowana jest klatka piersiowa. Przód, 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 przód. Ilość powtórzeń 20 do 30. To samo ćwiczenie, tylko pracujemy makaronem przód, tył, przód, tył. Ta sama zasada, łapiemy na końcach. Pracujemy ręce do przodu, na przemian, tempo. Ilość powtórzeń 20 do 30. W kolejnym ćwiczeniu wkładamy makaron między nogi. Siadamy, ręce na zewnątrz utrzymują równowagę. Odchodzimy nogi w bok i łączymy. Odchodzimy i łączymy. Palce są na siebie, nogi zanurzone w wodzie. Mocna praca. Im szybciej, tym lepiej. Ilość powtórzeń 20 do 30. Raz, raz. Brzuszek jest napięty, cały czas plecy są proste. Ręce utrzymują równowagę. Mocna praca. Kolejne ćwiczenie, ta sama pozycja. Pracujemy nogami, tak byśmy pływały w kraju. Ręce, nogi pracują góra do góry. Proste nogi, kolana, góra do góry. Ta sama zasada, im szybciej, tym lepiej. Ilość powtórzeń 20 do 30. W kolejnym ćwiczeniu makaron wkładamy na plecy, łapiemy go z przodu. Kładziemy się na wodzie, podciągamy nogi do klatki piersiowej i prostujemy. Przód, wyprostuj. Przód, wyprostuj. Przód, wyprostuj. I też w tempie wykonujemy to ćwiczenie. Ilość powtórzeń 20 do 30. Przyciągamy się i odpychamy, pracując nogami do kraula. Przód i tył. Pracują ręce oraz nogi. Przód, tył. Przód, tył. Kolejne ćwiczenie. Łapiemy się w murku. Ręce wyprostowane i nogi pracują jak do żabki. Na zewnątrz, pod pośladki pięty, na zewnątrz. Ilość powtórzeń 20 do 30. Kolejne ćwiczenie. Przenosimy nogę w przód do wysokości limita wody, ale nie wyciągamy jej z wody. I w tył. Przód i w tył. Noga, na której stoimy, jest lekko ugięta. Ilość powtórzeń 20 do 30. Mocna praca nogi. Przód, tył. Przód, tył. Zmieniamy nogę. Druga noga. Do wysokości limita wody i w tył. Przód, tył. Podnosimy nogę góra skos i w bok. Przenosimy przód góra skos i w bok. Nie wyciągamy nogi z wody. Angażujemy tutaj mięśnie brzucha i pracuje noga przód, bok. Przód, bok. Palce są skierowane na siebie. Ilość powtórzeń 20-30. Trudno. I druga noga została. Przód, skos i w bok.
wprowadza się do szyi i wychodzi do góry. Dół, góra. Dół, góra. Ilość powtórzeń.